Badania są naszym jednym z podstawowych narzędzi. Dzięki nim mamy tak naprawdę dane, mamy wiedzę na temat naszych użytkowników, naszych klientów. Badania pozwalają nam ich lepiej zrozumieć, poznać, opisać, tak żebyśmy mogli projektować właściwe rozwiązania. Jesteśmy w stanie szybko wychwycić najważniejsze problemy, wyeliminować je, dostosować produkt, który projektujemy. A to jest najważniejsze, żeby rozwiązanie było intuicyjne, żeby było łatwe dla użytkownika. Natomiast testy moglibyśmy robić w nieskończoność. Te badania to jest fantastyczna możliwość poznania klienta. Certyfikat takich badań jakby opiera się na tym, że ten klient wykonuje pewne zadania, które mu dajemy, ale to nie jest tak, że my tylko obserwujemy. Również z nim rozmawiamy. Rozmawiamy z nim na temat jego potrzeb, oczekiwań, odczuć, zachowań, preferencji itd. Każdy element przechodzi przez badania i przechodzi przez klientów. Nam mówią o tym, co im się podoba, na co powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę. Wszystkie te opinie oczywiście czytamy, oczywiście je kategoryzujemy na trzy grupy. Pierwszą z nich to są rzeczy, które już wiemy, że będą wprowadzone w przyszłości. To są takie elementy funkcjonalne systemu. Są uwagi, które analizujemy pod kątem tego, czy jest to błąd aktualnie w systemie, czy wymaga po prostu dopracowania na którymś z typów urządzeń. I trzecią grupą są to rzeczy nowe, które klienci nam zgłaszają, które analizujemy i kategoryzujemy pod kątem możliwości wdrożenia w przyszłości. Z zakresu badań... Stop. Okej, jeszcze raz.